Mają luksus, że mają pana na miejscu. Tak, ale nie ma. Słuchajcie, no mówią, że nie ma głupich pytań, no bo tak powinno być, nie? Powinno się tak kierować, że nie ma głupich pytań. Ale nieraz są tak naiwne te pytania, że ja się po prostu no, muszę powstrzymywać, żeby zachować fason, powagę też. Bo ktoś mówi, no ta ręka mnie boli tu. Tu mnie boli. Panie, co mam robić? Ja mówię, proszę ruszać tak. Zobaczcie, ja faz zrobiłem tego ruchu. O, ten tu położył 50 kg, to by nie spadło, czyli napiąłem, rozluźniłem, rozciągnąłem. O. I teraz tak, tu napięte, o. To nie jest takie sobie robienie, tylko ja pracuję autentycznie. O. Jak ja tak 5 minut popracuję, to ze mnie pot kapie. Dlatego mówię, że dobrze stęczysz. Ja mówię, rób takie ćwiczenia, a ta osoba tak patrzy, co ja robię. Nie? Albo patrzy mi w oczy. Ja mówię, proszę patrzeć na rękę, co ja robię. I wykonywać takie ćwiczenie. Albo sobie stanąć, czy usiąść, zobaczcie, jakie to są fajne ćwiczenia. Pod różnymi kątami, nie szybko, nie wolno. W tym wypadku nie mylić z tai chi, bo to jest jeszcze inny układ. Ale tutaj sobie po prostu napinam, rozciągam. Włączam jak najwięcej mięśni, stawów. Tutaj o kratkę aż, o, napinam, ale bawiąc się tym ruchem, wtłaczam w to właściwy swój rytm oddechu. Jak jestem tu, no to wypycham, nie? Bo to jest, jak rozszerzam, to wciągam powietrze, no bo jakbym rozszerzał i wypychał, to nie pasowałoby tu coś, nie? Ale jak robię, tak, no to pasuje, bo a tu, czyli faza oddechu z fazą prostego ruchu. Ale takie coś robiąc, to przecież wzmacniasz cały bark sobie, całe ramię, nie? Bo nie jest to takie, mówię, wymachiwanie. Proste ćwiczenie wzmacniające plecy i kręgosłup. No prostszego na świecie nie ma. Wystarczy prosto siedzieć, napinać się, do góry troszeczkę, napiąć barki i balansować. Teraz do dołu. O, porządnie się zmęczyłem jednym ćwiczeniem, prawda? Wiecie o co chodzi? W ogóle trzeba ćwiczyć, nie? Trzeba ćwiczyć rano. I tam ta ręka nie tak jedna, tylko ładnie w górze i raz, dwa, trzy rano. A czemu nie w południe? Czemu nie wieczorem? A teraz my ćwiczymy w samym południe przecież. Ale nie, najlepiej tak się rano było ciągnąć. Rano tak, no rano trzeba się rozruszać, przygotować stopy i całe ciało do startu, do dnia. Tak, tak. A później w ciągu dnia można też się stanąć, czego nie goni, tylko stań na 5 minut, porozciągaj się, wyrównaj oddech. A wieczorem znowu po dniu, nie że padnięty jestem zmęczony, tylko rozciągnij się, wyrównaj, rozciągnij barki. Raz i dwa. Ja to robię na siedząco. Można to robić na stojąco, na leżąco, na siedząco. Porozciągaj, nie mów, że się narobiłeś. Splecione barki i porozciągaj do tyłu tak, napnij je, łopatki aż się schodzą. Teraz wypuść powietrze, a teraz weź ręce odwrotnie i będzie to zupełnie inne ćwiczenie. A teraz weź na bok, jedna oporuje, druga ciągnie lekko i na drugą, no. A teraz przytrzymaj w górze i rozluźnij głowę do przodu, do tyłu. Widzicie, ile tu jest możliwości. O, ta głowa może jak piłka teraz chodzić. I o, po całym dniu trzeba też poćwiczyć. W ciągu dnia dlaczego nie? Tym bardziej ktoś się napracował, namasował albo nanosił szafę czy cegieł, no to musi stanąć raz na godzinę i wyrównać te kloce, które, żeby te stawy swoje, te układanki, żeby one się znowu wyrównały, na swoje miejsce właściwie wstawiły, bo się tam gdzieś poprzesuwały poprzez zły albo ciężki ruch fizyczny. Rozumiecie? Na tym to polega, a ludzie mówią, ja się już narobiłem, to ja już nie będę robił. Ale to jest co innego, co ty teraz masz zrobić. Masz zrobić ćwiczenia korekcyjne dla siebie. 2, 3, 4, 5 minut. Patrzeć na wszędzie ćwiczącego, ja tam w internecie ćwiczę.